Cześć, kolejny magazyn Futsal w Krakowie i tym razem 10. kolejka Dywizja. Zostało nam 4 kolejki do końca rozgrywek i po tym jak zgodnie wszystkie 4 drużyny, które były w górnej połówce tabeli, wygrały, wiemy już, że rywalizacja będzie się toczyła na dwóch frontach. Na froncie, który będzie walczył o medale, oraz pozostałe drużyny będą walczyły o utrzymanie. Niemniej w obydwu grupach walka będzie na pewno do samego końca. Jak do tego doszło, zobaczmy. Rozpoczynamy od pojedynku Iglomena i rodzinnych restauracji z Drink Teamem. I nie da się ukryć, że głównym faworytem tego spotkania była oczywiście ekipa Iglomena. Jednakże miała w przeciwieństwie do swoich rywali tylko jednego zawodnika na zmianę. Nie zmieniło to faktu, że Iglomen miał przede wszystkim w swoim składzie niezmordowanego Kamila Klęka, który w ten oto sposób otworzył wynik w 5 minucie i Iglomen prowadził 1-0. W międzyczasie mieliśmy jeszcze słupek Marcina Włodarza, a potem mieliśmy kolejną bardzo dobrą akcję Iglomenu. Piwowarczyk podaje do Kamila Klęka, a lider klasyfikacji strzelców podwyższa na 2-0. Potem mieliśmy kolejną bardzo dobrą sytuację trzeciej drużyny w tabeli. Na początku próbował Klęk, potem jeszcze ekwilibrystycznie próbował trafić do siatki Waldemar Kopacz. Nie udało się, a w minucie 20 faulowany w polu karnym Dariusz Rajek. Mamy rzut karny i oko w oko z Cieślikiem staje Paweł Cholewicki. Paweł Cholewicki górą, mimo że to on zepsuł karnego w pucharze ligi, tutaj się zrehabilitował i do przerwy było 2-1. W drugiej połowie, mimo że Iglomen grał już bez zmiany, ponieważ Mariusz Stanowicz znał kontuzji, to on przeważał. Tutaj widzimy znakomitą sytuację Maćka Piwowarczyka, ale jego dogranie okazało się niecelne. Tutaj kolejna akcja Piwowarczyka, fenomenalny odbiór i minął już szale, ale ofiarnie Lis wybija piłkę z linii bramkowej, a potem Piwowarczyk po raz trzeci ma dość dużo miejsca, uderza potężnie, ale na posterunku Krzysztof Szala i gola nie ma. A gol pada dopiero w 29 minucie. Zwodzi rywala nie kto inny jak Kamil Klęk i jest 3-1. Drink Team miał swoje sytuacje, by złapać jeszcze kontakt. Tutaj widzimy jedną z lepszych, minimalnie niecelny strzał Pawła Cholewickiego. Potem mieliśmy drugą bardzo podobną sytuację, ale piłka również minęła słupek. Tym razem po strzale Dariusza Rajka, a mecz zamknął Kamil Klęk, który w 39 minucie strzelił swoją 4. bramkę w tym meczu i 4. bramkę dla Iglomenu. A Iglomen pokonał Drink Team ostatecznie 4-1. Iglomen w dalszym ciągu znajduje się na 3. miejscu w tabeli z widokami na miejsce 2. albo może nawet i 1. A Drink Team dalej musi marzyć o punktach, by mieć szansę utrzymać się w Dywizji A. Drugim starciem, które transmitowaliśmy na żywo na kanale naszej ligi, był pojedynek Boanerges ze Złotymi Chłopakami, czyli aktualnego wicemistrza z mistrzem ligi. Spodziewaliśmy się ogromnych emocji. Jednakże goście przyszli w dość ograniczonym składzie. To sprawiło, że Boanerges mieli ułatwione zadanie. A zwłaszcza, że początek totalnie został przespany przez gości, którzy dwukrotnie nie upilnowali Konrada Łęckiego, który dwukrotnie popisał się potężnym uderzeniem z lewej nogi i w 5 minucie było już 2-0. Potem gra trochę się wyrównała, jednakże bardzo dobrze spisywali się bramkarze. Do 27 minuty, kiedy na 3-0 podwyższył Marcin Kluza, a w końcówce Złote już opadły z sił. Kolejne gole dołożyli Dominik Kluza, Paweł Markowski oraz Dawid Łęcki. I ostatecznie Boanerges wygrali to spotkanie 6-0. Całe to spotkanie znajduje się na kanale naszej ligi. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Jak również pojawi się na kanale Ligi Flash tego spotkania z moim komentarzem. I jak się później okaże, jest to drugi mecz w tym tygodniu, który Bartosz Dyła kończy z czystym kątem, ponieważ Boanerges grali jeszcze w ćwierćfinale Pucharu Ligi, ale o tym za chwilę. Trzecim starciem było starcie Aptekarzy z MK Teamem, czyli ostatniego zespołu z pierwszym. Czyli pojedynek, który teoretycznie mógł być pojedynkiem bez historii, zwłaszcza jeżeli zważymy na to, że Dragony zagrały bez zmiany.
w polu, bo mieli jeszcze dwóch bramkarzy. Jednakże pamiętajmy o tym, że w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu właśnie Dragony wygrały 4-0 z MK Teamem, odbierając szansę MK Teamowi na srebrne, a może nawet na złote medale, i do końca MKT musiał drżeć o to, żeby zachować trzecie miejsce w tabeli. Tutaj też mecz rozpoczął się pod dyktando Dragonów, ponieważ w czwartej minucie Królek otworzył wynik i aż 8 minut potrzebowała ekipa MKT, by odpowiedzieć. Dopiero w minucie 12 do wyrównania doprowadził Maciej Szubartowski, a przed przerwą MKT na prowadzenie wyprowadził Dominik Karaś. Druga połowa znakomicie rozpoczęła się dla drużyny lidera po bramkach Mariusza Nawrota oraz Dominika Karasia. Zrobiło się 4-1 w 24 minucie, a potem czerwoną kartkę dostał Maksym Dębski za drugą żółtą i błyskawicznie zostało to wykorzystane przez Macieja Szubartowskiego i w 32 minucie było 1-5. Wówczas do pola musiał wejść jeden z bramkarzy Dragonów. Przez ostatnie 8 minut Tomasz Płatek grał w polu. W minucie 37 Maciej Szubartowski kompletuje hat-trick, a w końcówce gracze MK Teamu rozluźniają się, co pozwala trafić Działowemu oraz Kurolakowi i zmniejszyć ostatecznie rozmiary porażki. A Dragony przegrywają z MK Teamem 3-6. Ostatnim spotkaniem było starcie Racing Card z Brothermem i było to trzecie starcie tych drużyn w bieżącym sezonie, ponieważ obie drużyny najpierw zremisowały w pierwszej rundzie rozgrywek ligowych, potem w ćwierćfinale Pucharu Ligi lepszy był Racing Card. No i teraz mieliśmy trzecią odsłonę tego spotkania. Rozpoczęło się od dobrej akcji Kapusty, który dogrywał piłkę Czerwiowi, ale ten uderzał niecelnie. W odpowiedzi na listę strzelców mógł wpisać się Krystian Grochalski, jednakże przytomnie na bramce zachował się Marek Hamryszczak. Wynik i dzika kanonada rozpoczęła się w minucie 8. Grochalski bardzo niekonwencjonalnie zagrywa do Kapery, który pokonuje bramkarzy rywali, jest 1-0, a po chwili jest już 2-0. Do podania Grochalskiego dopada w pięknym stylu ślizgiem Sieprawski, który otwiera swój show w tym meczu. W minucie 15 to właśnie Sieprawski wpisuje się na listę strzelców, kiedy dobija strzał Grochalskiego. A potem mamy dominacji Racing Card ciąg dalszy. Szczególnie w tym fragmencie gry dobrze spisywał się Krystian Grochalski, który w minucie 18 podwyższa na 4-0. Takim wynikiem kończy się też pierwsza połowa. A w drugiej połowie przeprowadza fenomenalną akcję z Kościółkiem i mamy 5-0. W międzyczasie mamy dobrą akcję Brothermu, który mógł wreszcie strzelić swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Jednakże strzał bieguna był minimalnie niecelny. A potem mamy kolejną bramkę Krystiana Grochalskiego. Z tym, że teraz był to bardzo przypadkowy samobój. Widzimy tutaj wściekłość zawodnika Racing Card. No, zrobił wszystko, co powinien, ale no, miał po prostu strasznego pecha. Po chwili ponownie przed szansą staje biegun, ale na posterunku Osiecki. I Racing Card rzucają się na rywala, aby go dobić, co też udaje się uczynić w dosyć efektownym stylu. Bardzo ładny rajd Kapery i jest 6-1 w minucie 29. A potem mamy trzy bramki z rzędu Jakuba Sieprawskiego. W tym momencie zrobiło się 7-1. W minucie 32 mamy fantastyczne przejęcie piłki przez Przemka Kaperę i wykończenie Sieprawskiego, potem zrobiło się 8-1. A potem mieliśmy prawdziwy festiwal niewykorzystanych sytuacji. Zaczęło się od strzału z dystansu Maciuszka. Po chwili po raz kolejny przed szansą stanął biegun, ale trafił w poprzeczkę. A w odpowiedzi niewiele brakło, by hat-trick miał Kapera. Poszła z tego kontra, po której podanie do nikogo zaserwało kolegom Słecki. Biegun miał niesamowitego pecha w tym meczu. To jest kolejna sytuacja, kiedy nie trafił do siatki. Ale mylili się też gracze Racing Card. Tak jak w tym momencie, gdy strzał Sieprawskiego na linii bramkowej zablokował Słecki. Sieprawski nie pomylił się już jednak w minucie 36.
kiedy zupełnie niepilnowany w polu karnym strzela bramkę numer 5 swoją. I dopiero w 36 minucie Broterm po raz drugi trafił do siatki. Piękna asysta piętką Słowackiego, a Maciuszek ze spokojem poładuje piłkę do siatki i robi się 9-2. A końcówka to już brak poszanowania gry w obronie przez obydwie drużyny, czego efektem były kolejne bramki, których padło w 4 minuty aż 5. Tutaj mamy gola Sieprawskiego. W odpowiedzi w końcu na listę strzelców wpisuje się Kamil Sułecki. W minucie 32 jak najbardziej zasłużony hat-trick zalicza Krystian Grochalski, naprawdę piękna drużynowa akcja. Na bramkę w tym meczu też zasłużył Mateusz Kapusta, który uczynił to w tak dobrym stylu, że nawet tego nie uchwyciliśmy. A strzelanie zakończył najlepszy na boisku Jakub Sieprawski, który skorzystał z podania Tomasza Kościółka i tym samym mecz zakończył się wynikiem 12-4. Przepraszam, nie Tomasza Kościółka, tylko Karola Kościółka, przepraszam najmocniej. I jeszcze mecz pucharowy, bo Energes podejmowali Jotor Futsal. I emocji, nie oszukujmy się, tutaj po prostu nie uświadczyliśmy. Mecz rozpoczął się tak, jak się spodziewaliśmy, że się rozpocznie, czyli od dominacji Joteru Futsal. Bardzo ładne uderzenie Marcina Kluze robi się 1-0 w 9 minucie. Potem dwie dobre sytuacje miało Joteru. Bieroń zagrywa do Burczyka, ale broni Dybała. A po chwili Burczyk mógł poprawić swój błąd, ale ponownie lepszy był Dybała. Nie mylił się natomiast Marcin Kluza, który w 9 minucie rozegrał ładną akcję z Konradem Łęckim, podwyższył na 2-0. A jeszcze w tej samej minucie na listę strzelców wpisał się właśnie Konrad Łęcki, który w swoim stylu huknął nie do obrony z lewej nogi. Kolejne bramki oglądaliśmy dopiero w drugiej połowie i rozpoczęliśmy od dwóch bramek Szymona Kluzy. Najpierw precyzyjny strzał z dystansu tuż przy słupku. A potem nie mniej precyzyjne uderzenie przy długim słupku i było 5-0. Joteru Futsal nie stwarzało sobie z wielu sytuacji, ale bramkę honorową strzelić mogło. Tutaj przed szansą ponownie Krzysztof Burczyk, który chyba dogrywał piłkę Jędrzejowi Kowalińskiemu, ale szybszy był Dybała. I końcówka to już klasyczne dobicie zmęczonego i zniechęconego rywala. Jesus Ordones do Marcina Kluzy, jest 6-0. A w ostatnich dwóch minutach mamy jeszcze dwie bramki Konrada Łęckiego. Tutaj trafienie na 7-0. A spotkanie kończy faul Burczyka na Ordonezie, który był piątym faulem. Mamy przedłużony rzut karny Łęcki i 8-0, bo Energes pewnie awansuje do półfinału Pucharu Ligi, gdzie zmierzy się ze Złotymi Chłopakami. I jeszcze raz komplet wyników 10 serii spotkań w Dywizji A. Iglobel i Rodzinne Restauracje pokonują Drink Team 4-1, BA Energes wygrywają ze Złotymi Chłopakami 6-0, Dragony MK Team 3-6, Racing Kart Torgo Kartowy Broterm 12-4 i w Pucharze Ligi BA Energes ogrywają Joteru Futsal 8-0. Piątka 10 kolejki przedstawia się następująco. W bramce mamy Bartosza Dybałę z BA Energes, który, jak wspomniałem, przez 80 minut zachował czyste konto. W polu mamy natomiast Kamila Klęka z Iglomena i Rodzinnych Restauracji, Konrada Łęckiego z BA Energes, Macieja Szubartowskiego z MK Teamu oraz Jakuba Sieprawskiego z Racing Kart Torgo Kartowy, który za swoją niezwykłą skuteczność dostaje tytuł gracza kolejki. Jeżeli chodzi o ligową tabelę, tak jak wspomniałem, ligowa tabela bardzo się rozwarstwiła. W dalszym ciągu
Tak jak wspomniałem, cztery pierwsze drużyny wygrały swoje spotkania i w związku z tym zwiększyły swój dystans nad pozostałą czwórką. Prowadzi cały czas MK Team, który ma 27 punktów, a gonią ich gracze Banerg z 25 punktami. Ostatniego słowa na pewno nie powiedziała ekipa Iglomenu i Rodzinnych Restauracji, która ma punktów 22. A kto wie, jak jeszcze się sytuacja potoczy z Racing Kart Turbokartowy, które zaczyna się naprawdę rozpędzać. Niczym go-kart, chłe, chłe. W drugiej połowie tabeli coraz mocniej grzęźnie Broterm, który przegrał kolejne spotkanie i ma 11 punktów. Złote chłopaki nadal nie mogą być pewne utrzymania, mają punktów 7, a w strefie spadkowej dwie najsłabsze jak na razie drużyny, mianowicie Dream Team z 3 punktami i Dragony z 2 punktami, aczkolwiek walka o utrzymanie dopiero wejdzie w zdecydowaną fazę, bowiem tak przedstawia się następna kolejka, 11 seria spotkań. Mamy tam mecze wyłącznie w ramach pierwszej czwórki i drugiej czwórki. Rozpoczniemy o 20 od pojedynku Racing Card z Iglomanem i Rodzinnymi Restauracjami, czyli zespół numer 3 z zespołem numer 4. Jeżeli Racing Card ten mecz wygra, to oznacza, że walczy o medale. Jeżeli tego meczu nie wygra, to moim zdaniem z tej walki o medale totalnie wypada, a Igloman daje znak, że interesuje ich coś więcej niż medale w kolorze brązowym. Potem będziemy mieli pojedynek Brotermu i Złotych Chłopaków. Jest to mecz o spokojne utrzymanie. Oczywiście w przypadku wygranej Brotermu sytuacja dotycząca walki o utrzymanie będzie zdecydowanie bardziej ciekawa, bo będziemy mieli dalej tam trzy drużyny. Natomiast jeżeli wygrają Złote Chłopaki, to śmiem twierdzić, że Złote Chłopaki będą już nie do dogonienia przez MK Team, przepraszam, przez Drink Team i Dragony. Z kolei o 21:30 mamy hitowy pojedynek, mecz na szczycie, lider z wiceliderem, bo Energes z MK Teamem. Póki co prowadzi MK Team, ale pamiętajmy, że jedną porażkę, której doznał MK Team w pierwszej rundzie, w ogóle w całym tym sezonie, to była porażka właśnie z Boanerges, to w dość wysokim stosunku, bo 7-1. Zobaczymy, czy gracze MK Teamu będą w stanie zrewanżować się za tą klęskę. A o 22:15 mecz, którego przegrany wydaje mi się, że na 100% spada z dywizji A. Mianowicie pojedynek Drink Teamu z Dragonami. Tutaj już nie ma miejsca na błędy. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. I jeszcze spójrzmy na klasyfikacje indywidualne. W klasyfikacji strzelców prowadzi Kamil Klęk, który zwiększył swoją przewagę nad Maciejem Szubartowskim do 19 bramek. Maciej Szubartowski ma bramek 16. A na trzecie miejsce wskakuje Przemysław Kapera z 15 trafieniami. Aż 4 graczy ma 12 goli na koncie. Jakub Działowy z Dragonów, 2 graczy Boanerges, czyli Konrad Łęcki oraz Marcin Kluza, a Jakub Sieprawski ma 12, również ma 12 bramek i cała ta siódemka to jedyni gracze, którzy do tej pory mają ponad jedną, średnią jednej bramki strzelonej na mecz. W klasyfikacji asystentów na pierwsze miejsce wysforował się Przemysław Kapera, który ma asyst 13. Drugie miejsce zajmuje Dominik Karaś z 11 asystami, a trzecim graczem, który ma co najmniej 10 asyst, to Marcin Kluza. Patryk Kurlak z Dragonów ma 9 asyst, natomiast Mateusz Kapusta i Maciej Piłowarczyk mają po 8 ostatnich podań. W klasyfikacji kanadyjskiej przewodzi Kamil Klęk z 41 punktami. Na drugim miejscu jest Przemysław Kapera, punktów 28. Trzecie miejsce to zajmują ex aequo ligowe legendy, czyli Maciej Szubartowski oraz Marcin Kluza po 22 punkty. Jakub Sieprawski na miejscu 5 z 19 punktami. Konrad Łęcki, punktów 18. Najlepszy z aptekarzy, czyli Jakub Działowy, ma miejsce 17. A Dominik Karaś ma punktów 16 i zajmuje w tym momencie 8 miejsce. Ja tym samym serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień na hali, w magazynach oraz serdecznie zapraszam na transmisję hitowego pojedynku Dywizji B pomiędzy Enchą i Venatores. Jeszcze raz dzięki, cześć!